Gabriela Figura, Wieści Biłgorajskie Flash. Witam Państwa i zapraszam na nasz środowy magazyn, w którym przede wszystkim podsumowanie tego, co działo się w miniony weekend. A zaczynamy od Animal Party. To już 9. edycja tego pikniku rodzinnego. Zorganizowano go w minioną niedzielę, a to piknik, podczas którego najważniejsze są czworonogi. To dla nich były konkursy, między innymi na najbardziej sympatycznego czy najbardziej podobnego do swojego pana. Piknik to połączenie zabawy z edukacją. To też zbiórka środków na rzecz Stowarzyszenia Podaj Łapę. Niedziela, godzina 16. Plac przed Biłgorajskim Centrum Kultury wypełniony mieszkańcami Biłgoraja w różnym wieku, też różnej maści, od tych z białą sierścią po tę kruczoczarną. To jedyna impreza w mieście, w której czworonogi wraz ze swoimi opiekunami są najważniejsze. Organizatorzy Animal Party mówią, warto takie wydarzenie przygotowywać. Aby zwrócić uwagę młodym osobom na problem bezdomności zwierząt, na to, że zwierzętom należy pomagać, że ich życie nie może być czasem spędzonym przy budzie, a my stoimy na straży ich praw. Piknik to była zabawa, w której chętnie brali udział opiekunowie czworonogów. To konkursy, pokazy, ale ta zabawa ma na celu uwrażliwić na potrzeby czworonogów, ma uświadomić, jaka to odpowiedzialność być właścicielem czworonożnej pociechy. 9. już edycja Animal Party. 9 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Podaj Łapę. Te działania w sumie dały całkiem wymierne efekty. Udało nam się osiągnąć to, że w tej chwili już nie widać bezdomnych psów na terenie naszego miasta. Oczywiście zdarzają się jeszcze, bo taka jest mentalność ludzka, nie inna, ale nie ma tak wałęsających się stadami, jak było to kiedyś. Chyba świadomość mieszkańców naszego miasta już jest inna. I wiedzą o tym, że jeżeli się bierze zwierzę do domu, to bierze się za niego odpowiedzialność. Nasze psy zostają. Mało tego, bardzo często zdarza się nam, zgłaszają ludzie na ulicy, że widzą gdzieś psa i zgłaszają do nas, że chyba bezdomny. Tak samo jeżeli chodzi o koty. Bardzo często się zdarza, że ludzie zgłaszają, że gdzieś tam jest jakiś biedny kot bezdomny i ktoś od nas ze stowarzyszenia idzie i sprawdza sytuację. Animal Party to też kącik adopcyjny. Każdego roku można zdobyć podczas pikniku czworonożnego przyjaciela. A to, jak mówią osoby z wieloletnim doświadczeniem, przyjaźń na dobre i na złe. Pies jest jakoś najbardziej bliski, powiedziałabym, człowiekowi. Co innego kot, co innego chomik. Ja rozumiem zwierzątko. Moje dziecko kiedyś mysz przyniosło, które hodowaliśmy prawie do dorosłości. Nazwała to Patrycją i trzeba było potem wynieść do lasu. Taka była umowa. Także całą masę miałam zwierząt w domu, ale myślę sobie, że pies jest bezinteresownie oddany. Kot ma takie poczucie, że to właściwie on jest przewodnikiem stada i on jest właściwie dyktującym warunki, a pies ma taką absolutną wierność i bezinteresowność. I dlatego pies jest bardzo potrzebny w domu. Zwierzę w domu to jest przede wszystkim przyjaciel. On kocha właściciela bez względu na to, jaki ten właściciel jest. Przede wszystkim, jak się wraca do domu, to ktoś zawsze czeka i z miłością wita. I naprawdę, jeżeli jest się zestresowanym, to jest straszny odstresowywacz. Natychmiast wszystko idzie w kąt, trzeba pogłaskać, przytulić. I on oddaje, mówię, kocha bezgraniczną miłością i wszystko to, co się robi, ta odpowiedzialność, o której mówiłam wcześniej, to one to oddają. Żeby takie emocje i takie sytuacje mogły się zadziać w domach z pupilami, z czworonogami, to ważna jest edukacja i uświadamianie od najmłodszych lat, jak psa należy wychowywać, czyli jak go tresować, jak się nim zajmować. Podczas niedzielnego pikniku przygotowano pokaz tresury psów, to też konkursy dla najmłodszych z ich pupilami, a na koniec pikniku zaśpiewała Lily Water, czyli Justyna Stańczyk. Spróbuj choć raz, czuj się jak świat, kochaj bądź ofiarą, za miłość twą. Wystarczy, czy ci mało i dziś rozbijmy zło. Nie potrzeba wielkich słów, stawką życia są. Niech za późno będzie znów, rozbijmy zło. Jedności wielka moc, stawką życia są. Naprzód śmiało krocz.
To była relacja z niedzielnego pikniku Animal Party.